Do użyciela to może nie jestem ojcem pieśni Facebooka, jak wiadomo, tylko właśnie naszej i moderuję naszą stronę na Facebooku. Proszę Państwa, więc tak, Janusz już powiedział, jaka to jest liczba. Ja tylko powiem, że 6 milionów, prawie ponad 6 milionów Polaków używa Facebooka. Jest tam zalogowany, ma własne strony, strony firm tam są. Szóste miejsce należy pod względem wyświetleń, pod względem dotarcia do osób, z którymi mamy jakiś kontakt, należy do Polaryka. Statystyki, jakie mamy, są wyświetlone na naszych tutaj telewizorach. To jest sposób interakcji. 4,735 osób korzysta. Docieramy do takiej liczby osób. Do takiego, to jest olbrzymia ilość osób. Następny portal, który interesuje się polityką, top polityk plasuje Janusza Palikota na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wszystkie zapytania, o wszystkie wpisy. To jest mniej więcej drugi wynik z 5582 na dzień dzisiejszy. Taka ilość osób interesuje się Januszem, wpisuje jakikolwiek post, cokolwiek komentuje w internecie. To jest na bieżąco skomentowane. Statystyki, proszę Państwa. Przez niespełna miesiąc przybyło nam prawie 4000 użytkowników na naszym portalu. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o partie polityczne. Patrząc na to, ile Platforma Obywatelska ma swoich użytkowników, to jest około 17 tysięcy. Czy PiS w granicach? Ale my mamy ile? Bo przybyło 4000, mamy ile? My mamy w tym momencie, jeżeli chodzi o nasz portal, mamy 30, już teraz powiem dokładnie. Już Państwu powiem dokładnie, jaka to jest liczba. Jest to 34 837 użytkowników naszego fanpage'u na profilu Facebook. Powiem tylko tak, dla mnie o tych, którzy się deklarują, lubią to, tak? Nie o tych, którzy wchodzą i cokolwiek mówią, tylko tych, którzy się wpisują pod tym właśnie określeniem lubię to. Tych jest 34 tysiące, Platforma 17, trzecie miejsce z koma? Trzecie miejsce ma SLD. Taką liczbą, to jest jakaś minimalna liczba, 3-4 tysięcy użytkowników. To czy to pokazuje jakby tych takich twardych użytkowników, te 30 parę tysięcy, ale właśnie, no i dalej? To są użytkownicy, którzy w jakiś sposób uczestniczą w życiu naszej strony na Facebooku. To są użytkownicy, którzy komentują życie na tym profilu. Starają się w jakiś też sposób oczywiście, nie wiem, pomagać w prowadzeniu tego profilu. Jakieś pomysły zawsze są nowe na tym naszym profilu. To są po prostu osoby, które żyją tym życiem. To jest masa ludzi, proszę Państwa. To nie są jakieś pojedyncze sztuki. To jest naprawdę olbrzymia ilość. Więc chciałbym zapytać w tym momencie sondażowy, gdzie jest to nasze poparcie? W takim razie, czy ono tak magicznie znika, czy po prostu to jest jakiś trik, ochlik, tam się wkrada w te badania. Prawda? To jednak pokazuje ten Facebook, że ruch Palikota to jednak jest siłą, to jednak jest to, co ludzie lubią w tym momencie najbardziej. Młodzi ludzie żyją internetem, żyją Facebookiem w tym momencie. Dobrze, czy coś jeszcze możemy? A gdyby się odbywały wybory, jak Państwo wiecie, wczoraj już o tym informowali, wygralibyśmy te wybory, to z kolei inna firma badała pod tym względem sieć i na której z tych planszy za mną jest informacja na ten temat właśnie, że gdyby odbywały się w najbliższym, w tych dniach te wybory, to i głosowali ci, którzy używają Facebooka, te 6 milionów ludzi, którzy w Polsce używają Facebooka, to my byśmy wśród tych wyborców wygrali. To jest, proszę Państwa, próba nie 1000 osób, jak w badaniach telefonicznych. Tu mamy próbę miliona. Wśród milionów użytkowników Facebooka ruch Palikota wygrywa wybory. Podstawowe pytanie, jak to się dzieje, że w badaniach telefonicznych na próbie 1000 osób my mamy wyniki, które Państwo znacie, 3 czy 4%. To się w żaden sposób nie pokrywa z tymi wielkimi próbami. To już nie będę wspominał o tych dawnych sondach ulicznych, o wszystkich innych tam ankietach, gazetach i tak dalej. Wszędzie jest kilkudziesięcioprocentowe poparcie. Ono w jakiś cudowny sposób znika w sondażach ulicznych, w tych sondażach telefonicznych. Nie dajemy temu wiary. Chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć.
wszyscy ci, którzy pomagają w jakiś sposób prowadzić tą stronę, czy zakładają własne profile na Facebooku, są sympatykami ruchu Palikota, to są zwyczajni ludzie. To nie są ludzie, którzy robią to za pieniądze. To są zwyczajni, prości ludzie, którzy składają się właśnie na tą partię. To są nasi sympatycy. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować pani Małgorzacie Wojtasze, która się bardzo angażuje w życie na Facebooku, i niezastąpionemu Darkowi Pocztowskiemu, który jest po prostu takim naszym, jakby powiedzieć, takim opiekunem spoza tych takich, takich sztywnych jakichś tutaj administratorów. To są osoby, które po prostu wykładają olbrzymią energię, olbrzymią ilość nowych pomysłów, świeżych pomysłów, żeby po prostu ten nasz profil na Facebooku się niesamowicie rozwijał. To są ludzie naprawdę prości, zwyczajni. To nie są ludzie, którzy po prostu są przez nas jakoś tylko opłacani. Czyli bardzo ważna uwaga, wszystkie te profile partyjne są opłacane. Ludzie, którzy je prowadzą, którzy funkcjonują, to znaczy, którzy dostają za to pieniądze. To jest właśnie profil, który powstał w obywatelski sposób, społeczny. Nikt nikomu za to nie płaczy, że ludzie godzinami, dzień w dzień siedzą, żeby utrzymać taki poziom aktywności. No dobra, to się pochwaliliśmy dzisiaj tym internetem i tym, to przypominam, 11.15 przed Urzędem Rady Ministrów. Wzywamy Donalda Tuska do debaty z Jarosławem Kaczyńskim. Macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę.